Przez wiele lat rzeźbiłem w drewnie. Często rzeźby te ogniskowały swoje zainteresowanie na sobie samych. Ograniczały swe funkcje do strefy estetycznej. Od 3 lat tworzę cykl rzeźb o treści i formie odmiennej od poprzednich. Uważam, że w życiu ważna jest ochrona własnej osobowości, aby zachować świadomość wyboru między dobrem a złem. Chociaż jednostka nie może wiele, to jednak każdy powinien czynić świat lepszym. Katastrofa z minionego wieku, jak i czasów obecnych, nie polega tylko na masowej zagładzie ciał, lecz gorszym od tego masowym zniewoleniu umysłów. Wyrachowanie, tchórzostwo, obłuda, korupcja to nie są cechy, które istota ludzka odziedziczyła. Rzeczywistość przypomina, że często trzeba chronić człowieka przed nim samym. Chociaż jest on już panem przyrody, musi poznać samego siebie, by stać się również panem swego losu.